ziomasz znacznie więcej dobrym słowem i spluwą, niż tylko samym dobrym słowem. Al Capone. Generalnie, Grzesiu, jeżeli chodzi o bramki, to jest znacznie szerszy temat, znacznie głębszy temat, bo to jest temat, który według mnie sięga, jeżeli chodzi o Trójmiasto, już lat 60. Chodzi generalnie o to, że w owym okresie, w tych latach właściwie 70., przy takiej odwilży, generalnie nastąpiła sytuacja, w której za czasów Gierek poluzował gospodarczo i można powiedzieć, że zaczął delikatnie promować prywatne inicjatywy. Między innymi zaczęły u nas w Trójmieście powstawać lokaliki, kluby nocne. Z reguły one były osadzone w jakichś domach jednorodzinnych, willach, gdzie adoptowano cały dół na niedużą salkę, na której się znajdował niewielki parkiet z 5-10 loży, nieduży barek, i to w tych miejscach spotykali się cinkciarze, wszelkiego rodzaju różnego autoramentu, panowie biznesmeni, którzy robili w czasach realnego socjalizmu biznesy, no i wiadomo, dziewczyny, kobiety lekkich obyczajów, u nas na wybrzeżu nazywane matkami. Do tego jeszcze dochodzili tak zwani walutowi goście, a więc wszelkiego rodzaju i maści marynarze, którzy przyjeżdżali z walutą twardą w kieszeni, z dolarami. Tudzież u nas w Trójmieście dużo pojawiało się też Arabów, którzy przyjeżdżali... Przepraszam, wejdę ci w słowo. Dobrym przykładem chyba jest Maxim w Gdyni, tego takiego lokalu. Generalnie tak, masz rację. Maxim był takim lokalem na takim już najwyższym poziomie, ale Maxim był mocno powiązany ze służbami, ponieważ tam też często i gęsto gościli z SB i wysocy funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej i różnego rodzaju autoramentu, inni panowie ze służb także wojskowych, ale i pojawiali się także ludzie z tak zwanej szarej strefy, z bardzo, bardzo wysokiego już poziomu tego high biznesu. No a przy tym też ludzie, którzy przyjeżdżali za granicę i marynarze, których było stać na wydawanie bardzo dużych pieniążków, ponieważ Maxim był bodajże chyba w owym okresie, w latach 70. najekskluzywniejszym lokalem ówcześnie w Trójmieście. Zresztą nie na darmo Lady Punk napisał tą piosenkę u Maxima w Gdyni, właśnie kierując się tym high poziomem, takim już najwyższym, jeżeli chodzi o lokale nocne w Trójmieście, owiany już wtedy, kiedy oni pisali w latach 80. tą piosenkę owianym legendą. Wracając do tego jakby źródła tych bramkarzy, to tak naprawdę u nas w latach 70. Pierwotnie to nie byli bramkarze, tylko to byli szatniarze, którzy pełnili jednocześnie rolę tak zwanych wykidajów. Dobry szatniarz to była osoba, która była poukładana, która znała środowisko, która także z reguły była cinkciarzem, ale i też przy okazji byli to panowie o porządnej posturze, którzy pełnili taką rolę jakby bramkarzy i trzymających porządek. W owym okresie należy rozróżnić, jeżeli chodzi o Trójmiasto, ale pewnie też i o całą Polskę, na bramki tak zwane małolackie, gdzie były małolackie dyskoteki, gdzie małolaci przychodzili tańczyć, bawić się, to był schyłek lat 70. i lata 80. Takie typowe małolackie dyskoteki, tak zwane spędy, gdzie po 50, po 100, po 200 dzieciaków przychodziło nastolatków bawić się, tańczyć, i wtedy tam faktycznie typowi bramkarze, czy z siłowni, czy jacyś sportowcy stali na tych bramkach, ponieważ ze względu na ilość klientów w takich dyskotekach, to tamtych bramkarzy z reguły było od 5, a czasami nawet i więcej, po właśnie takie te malutkie klubiki nocne u nas w Trójmieście, gdzie był
pan Szatniarz, a w późniejszym okresie czasu pan Szatniarz i pan Bramkarz, którzy często i gęsto niejako w czasie awantury potrafili, że tak powiem, zawiązywać alians i sojusz i razem się wspomagać. Należy też zaznaczyć, Grzesiu, że w latach 70. każdy szanujący się pan Szatniarz czy pan Bramkarz to byli cinkciarze. To byli cinkciarze, którzy do godziny 19 czy 18, tak jak były czynne peweksy i baltony, stali pod peweksami i baltonami, a o 22 niejako przychodzili na drugą zmianę do pracy, bo wiadomo, jeżeli się pojawiał tak zwany dolarowy gość, no to wiadomo, dysponował walutą twardą, markami, czy dolarami, czy funtami, a właściciel nie mógł przyjmować w obcej walucie, więc zaczynał się problem, no i ten problem rozwiązywał z reguły albo Bramkarz, albo Szatniarz, wymieniając dla siebie w bardzo dobrym kursie, no bo z reguły dolarowi goście byli już na takim etapie i rauszu, że było im wszystko jedno i czasami ten kurs był tak zwindowany, że pan Szatniarz czy pan Bramkarz potrafił z jednej nocki zarobić miesięczną pensję normalnego pracownika zarabiającego w stoczni na przykład. To w latach 70. Można powiedzieć, że to była dobra fucha. To była jedna z lepszych fuch, ponieważ pamiętaj, Grzesiu, że ci ludzie, oni byli też mocno poukładani ze względu na to, że to były lokale nocne, które się cieszyły taką dużą renomą. Do tych lokali nocnych, takich niedużych, w których te warunki były fajne, intymne, w których było na przykład 5 czy 10 lóż i barek i nieduży parkiet, przychodzili ludzie, którzy chcieli w cichości, skrytości robić jakieś swoje biznesy. Więc przychodząc do takiego lokalu gość, który czuł się bezpiecznie, zawsze w pewien sposób wynagradzał takiego bramkarza czy pana szatniarza, który w odpowiednim momencie dawał na przykład znać, że pojawiała się jakaś agentura i należy albo się ewakuować, albo być ostrożny. W późniejszym okresie czasu to ewoluowało, poszło w tą stronę, że kiedy nastąpił przełom lat 80. i 90., to się jakby sprofesjonalizowało, a więc ta estyma tego szatniarza niejako spadła. Przestał to być jakiś taki zawód o jakimś takim dużym znaczeniu. No, szatniarz, takie pejoratywnie złe określenie było szatniarz. Ale w tym momencie zawód bramkarza urósł, tak? Stał się on takim niejako menadżerem. Pamiętaj, Grzesiu, że dobry bramkarz potrafił zapewnić miłą atmosferę w lokalu, potrafił w fajny sposób ogarnąć klientów, którzy przychodzili, bo się dobrze bawili, bo na przykład zwykłe pary, które przychodziły się pobawić, potańczyć, wiedziały, że przychodzą do lokalu, w którym jest bezpiecznie, w którym mogą polegać na bramkarzu, że nie stanie się im żadna krzywda i automatycznie taki bramkarz napędzał klientelę, a o to chodziło właścicielowi. I w drugiej połowie lat 80. i na początku lat 90. tacy bramkarze byli poszukiwani. To nie byli ani ludzie ze służb, to nie byli ani sportowcy do końca lat 80. To byli z reguły cinkciarze o porządnej posturze, którzy byli dosyć mocno poukładani w mieście i którzy mieli szacunek w mieście. Więc przychodzących cinkciarze czy inni tak zwani chłopcy z miasta nie wszczynali burt u niego, albowiem się znali, że tak powiem, na przykład na stopie zawodowej czy na stopie przyjacielskiej, tej prywatnej, i nie dochodziło tam do jakichś większych scysji. Nawet jeżeli dochodziło, to z reguły była taka zasada, że wychodzili na tak zwane solo. Czym innym były jednocześnie te małolackie dyskoteki, gdzie był spęd tych małolatów. No tam niestety w tych dyskotekach u nas w Trójmieście, jak na przykład w Bukszprycie, w Gdyni, czy na przykład w Kolejarzu, czy w Gdańsku było kilka takich dużych dyskotek małolackich, no tam niestety regularnie, kiedy te dyskoteki były otwarte, one z reguły były tylko czynne w piątki i soboty wieczorami, dochodziło do awantur i ci bramkarze naprawdę mieli dużo roboty, bo małolaci gdzieś tam sobie na zewnątrz, ponieważ alkohol nie był sprzedawany na tych dyskotekach, gdzieś tam na zewnątrz sobie popijali i dochodziło do awantur i nie jeden młody chłopak chciał się z bramkarzem sprawdzać i faktycznie dla tych bramkarzy to była ciężka praca, dla tych chłopaków, którzy pracowali na tych dużych dyskotekach. W tych małych lokalach nocnych naszych w Trójmieście raczej było spokojnie i cicho. Raczej nie dochodziło nigdy do jakichś większych scysji i burt, bo myśmy tam przyjeżdżali, nie tylko my, robić swoje interesy w cichości i skrytości, albo ewentualnie gdzieś się wyrwało jakąś dziewczynę, która była tego warta, żeby zainwestować czas i fundusze,
kobiety się zabierają do jakiegoś lokalu, w którym miałeś znajomego czy bramkarza, czy właściciela, żeby sobie w spokoju posiedzieć, wypić drinka, potańczyć i ewentualnie sprawdzić, czy się ta znajomość rozwinie dalej. Ten zawód tych bramkarzy z lat 70., kiedy lata 70. i 80. przeważnie albo stali cinkciarze, albo chłopcy, którzy byli powiązani z reguły właśnie z cinkciarstwem i z tym życiem nocnym, później, tak jak ci powiedziałem, ewoluował i już w połowie, nawet na początku, w 91-92 roku, zaczął już ewoluować iść w kierunku przejmowania tych bramek przez sportowców. Takim świetlanym przykładem, oprócz Darka Wolfa, Darek Wolf nie był sportowcem, był cinkciarzem, ale mocno powiązany z klubem kibica Lechii Gdańsk, był bosmanem Lechii Gdańsk. To jest jakby kolejna opowieść, którą można by o Darku opowiedzieć Wolfie, bo to bardzo ciekawa postać, mój serdeczny kolega. Taką postacią kolejną, świetlaną, to był Zbyszek Rybak. Zbyszek Rybak wywodził się ze sportów siłowych, później założył klub Arki Gdynia Rugby. To był taki człowiek, instytucja. On wywodził się z ulicy, pochodził z Chyloni, wychowywał się na dzielnicy, ale później miał taką żyłkę takiego społecznika też. On wielu chłopaków wciągnął do sportu, do rugby Gdynia. Kiedy rozpoczynał przygodę w drugiej połowie lat 90., otwierając klub rugby w Gdyni, profesjonalni już zawodnicy z rugby Lechii czy z Ogniwa Sopot drwili sobie z nich, że oto przychodzą jacyś tam małolaci z podwórka i oni będą teraz sport robić, oni będą rugby uprawiać. Skończyło się to na śmiechach bodajże po 2-3 latach, kiedy Arka Rugby po raz pierwszy zdobyła mistrza Polski. Byli w szoku. Zawodnicy Ogniwa Sopot, a Lechii Gdańsk, Budowlanych Łódź, z Krakowa, zobacz, byli w szoku. Jak ci młodzi chłopcy potrafili niezwykle szybko sprofesjonalizować się i osiągnąć tak wysoki poziom, że zdobywali mistrza Polski. W późniejszym okresie czasu nieregularnie zdobywali tego, z tego co pamiętam, mistrza Polski. I to był taki właśnie fajnie świetlony przykład, że Zbyszek Rybak, który wywodził się z tych bramek, który w 91-92 roku, on był niewiele młodszy ode mnie, świętej pamięci, bo w głupi sposób niedawno zmarł, czad go otuł w łazience. Byłem nawet na grobie. No właśnie, no w głupi sposób zginął młody chłopak, praktycznie młodszy. A wiesz, że chodzą teorie spisku, że to mogło wyglądać inaczej? Wierzysz w to? Ale Zbyszek nie miał wrogów. Nie sądzę. Powiem, nie wiem, nie jestem na bieżąco, jestem, że tak powiem, już na emeryturze, więc z tego co wiem, Zbigniew nie miał jakichś takich aktualnie wrogów. Zresztą on nigdy nie miał jakichś takich poważniejszych wrogów, ponieważ on się nigdy nie czuł jakimś tam gangusem. On bardziej cały czas przy sporcie i raczej starał się nie wchodzić w jakieś bardzo, bardzo poważne sprawy zorganizowanej przestępczości. Jeżeli już to klub Arki Gdynia, kibiców cały czas, Arka Gdynia i ewentualnie tam jakieś takie interesy swoje bardziej legalne czy mniej legalne, ale nie, żeby tam, żeby jakoś grubo w miasto wchodził. Ale może faktycznie, nie wiem, nie chcę się w tej kwestii wypowiadać. W każdym razie Zbyszek był taką świetlanym przykładem, jak i wielu jeszcze chłopaków właśnie wywodzących się gdzieś tam z dzielnicy rozpoczynali kariery na bramkach w Trójmieście. Owszem, Nikodem jest takim wzorcem, tak, wywodzący się z bramki z lat 70., ale później też wielu chłopaków robiło kariery, tak jak żeśmy wspominali, czy Zachar, czy Schwarzenegger świętej pamięci. To są osoby, które też rozpoczynały na bramkach i tam zdobywając kontakty, rozwijając się, łapiąc te kontakty, no bo gdzie złapiesz lepszy kontakt, jak w takich właśnie w cudzysłowiu, kiedyś nazywali to za realnego socjalizmu, w szemranych lokalach, gdzie można złapać lepszy kontakt robienia jakichś ciemnych interesów. No właśnie w takich miejscach, gdzie my żeśmy się zjeżdżali, spotykali, omawiali, rozmawiali, dyskutowali, pojawiały się nowe plany, nowe tematy i ci chłopacy, którzy mieli ambicje na tych bramkach wejść troszeczkę grubiej i wyżej, to wchodzili, ale tak jak ci mówiłem, było wielu takich, którzy dożywotnie już zostali bramkarzami całe życie, można powiedzieć, że prawie, że do emerytury, a i teraz niejednokrotnie w wieku 50 lat potrafią gdzieś stanąć na bramce, bo są jeszcze w dobrej formie i radzą sobie, bo dysponują olbrzymim doświadczeniem. Bo dobry bramkarz tak naprawdę, on nie musi być
wielki, nie musi być agresywny, nie musi być super fighter. Dobry bramkarz to dla mnie przede wszystkim musi być mądrym psychologiem, a wysoki poziom musi mieć empatii, ponieważ w lokalach nocnych, jak zauważyłem, wielu z nas idących, wypijających sobie jednego, dwa, trzy drinki, stają się nagle bogami. Tak. I nie sztuką wyjść na przykład, czy spacyfikować pijaka. Sztuką jest tego pijaka w taki sposób wyprowadzić z tej agresji, żeby on wrócił z powrotem do tego lokalu. Bo zbombardować pijaka, który ma na przykład 2 promile alkoholu we krwi i który no, jest mocno, że tak powiem, w stanie wskazującym, ledwo się poruszający, no nie jest sztuką. Sztuką jest właśnie tak to skonstruować, żeby ten menadżer, ten bramkarz, ten selekcjoner, bo to się w tej chwili już tak nazywa, stworzył taką atmosferę, że na przykład jak przychodzi ten pan ze swoją panią, nie najadł się wstydu i nie został zbombardowany przez bramkarza, tylko wręcz odwrotnie. Grzecznie został z lokalu wyprowadzony, ewentualnie z delikatnym przymusem wsadzony do taksówki z panią, pożegnany, grzecznie wypowiedziane dziękuję, do widzenia, zapraszamy następnym razem. Czyli można powiedzieć, że taki bramkarz, dobry bramkarz musiał być po części dobrym negocjatorem. I psychologiem, tak. I psychologiem. Obserwować salę i patrzeć się na ludzi. Szczególnie facetów, ale też i zdarzały się agresywne kobiety, zdarzają się, wiadomo, jak to dużo wypiją. Że jak już widzi na przykład, że to już jest za chwilkę ta jedna setka więcej wejdzie temu panu i za chwilkę może się wydarzyć problem, to już powinien takiego człowieka pilnować. Jest, zgłosił się do projektu gentleman z warszawskich bramek, bardzo fajnie się wypowiadający. On mówił, że miał taką jedną sytuację. Baba oczywiście wielka, ze 100 kilowa, ale waliło w nią dwóch gości, a ona stała i nie dawali rady, wiesz, tylko że musiała być mocno naćpana. I to fakt. Powtarza to też w kontekście na przykład Ukrainek w dzisiejszych czasach, że one są mocno agresywne, jeżeli chodzi o właśnie wypiją i one idą w dym, wiesz co chodzi. Tak. W moich tych czasach ówczesnych, kiedy no, często gościłem w lokalach nocnych, to właściwie był nasz styl życia, tak? Kąpiel, ogarnięcie się wieczorne, jakaś kolacja gdzieś w lokalu i objazd tych lokali nocnych po Trójmieście, jeżdżenie, taki był nasz zwyczaj. W sumie wszyscy na końcu kończyliśmy w słynnym bungalowie. W tej chwili tam się mieści Aqua Park w Sopocie. To był nasz słynny bungalow. Bungalow był takim fajnym lokalem, ponieważ tam właściciele tego lokalu szanowali zasadę, że jest otwarty do ostatniego klienta i często i gęsto bungalow potrafił być otwarty do 8, do 9, do 10 rano, dopóki był klient, który miał pieniążki i chciał zostawiać pieniążki przy barze, dopóty był ten lokal otwarty. To był duży dosyć lokal, jeden z większych lokali, ale słynny tak zwany nasz bungalow. Wielu pewnie z twoich słuchaczy, jak usłyszy bungalow, to sobie przypomni z tego mojego rocznika, czy tam niewiele młodszych, czy starsi, przypomną sobie te imprezy szalone w tym bungalowie, co się działo, ponieważ ten bungalow był taką ostatnią naszą przystanią, jak już wszystkie te lokale nasze małe, mniejsze, nocne na terenie Trójmiasta, Gdyni, Sopotu i Gdyni były zamykane około godziny 2-3 w nocy, no to wszyscy, którzy byli albo niedopici, albo niedobawieni, robili zjazd, tak zwany spęd na bungalow i tam żeśmy się wszyscy zjeżdżali z całego Trójmiasta. I tam się działy dalsze szalone zabawy, które następnie się przenosiły na Szwedy. Szwedy to były tak zwane domki szwedzkie, niedaleko bungalowu, to były takie piętrowe jakby baraczki po Szwedach, którzy budowali hotel Gdynia i Marina. Zostawili to niejako w spadku miasto Sopot i tam powstał hotel z pokojami, jakby tak z galerii się wchodziło do tych pokoi hotelowych, a więc to w miarę intymnie, nie trzeba było przez żadną recepcję przechodzić. No i tam się działy dalsze szalone zabawy, czasami po 2-3 dni było, że tak powiem, tańczone. I tam się też spotykaliśmy, że tak powiem. Natomiast faktycznie wracając do tej roli bramkarza, że dobry bramkarz, menadżer, selekcjoner naprawdę jest w stanie dużo zdziałać, bo potrafi stworzyć bardzo fajną atmosferę w lokalu. Nie kelner, nie kelnerka, nie właściciel, a właśnie bramkarz, który już na wstępie przy selekcji takiej pary, czy klienta, czy klientki, która wchodzi, nawiązuje z nimi jakiś kontakt i już później jakaś się taka rodzi więź,
tak? Że on może już sobie w jakiś sposób tych swoich klientów ustawiać. W szczególności, jeżeli chodzi o małe lokale, bo wcześniej mówię o latach 80. i 70., bo to były lokale nocne, które tak naprawdę maksymalnie od 20 do 30 osób przyjmowało. Więc jemu było łatwo, że tak powiem, selekcjonować tych ludzi, a z reguły często i gęsto taki bramkarz, który stał już kilka lat na bramce, on doskonale znał swoich klientów. Czasami zdarzali się tak zwani, myśmy na nich mówili królowie nocy, to byli stoczniowcy, którzy nagle się odpalali po wypłacie po 10 i zostawiali całą wypłatę w lokalu i wtedy wszystkim stawiali, wtedy się, że tak powiem, cała sala bawiła, wszyscy się bawili i on zostawiał tą wypłatę i na tak zwanym paprykarzu szczecińskim żył do następnego 10 w jakimś hotelu przystoczniowym, przypominając sobie szaloną, jednonocną zabawę. Ale w przeważającej większości to byli ludzie, których się znało, a jeżeli nawet byli obcy, na przykład walutowcy, czy marynarze, czy Arabowie, którzy przyjeżdżali, no to oni byli łatwo rozpoznawalni, ponieważ tą trzecią taką jakby grupą to byli właśnie Arabowie, którzy przyjeżdżali z krajów arabskich studiować do Polski. Na zasadzie wymiany, w jakiś sposób Polska socjalistyczna wymieniała się i przyjeżdżali ci studenci studiować za nieduże pieniądze do Polski. Z reguły to były kraje arabskie, gdzieś nad Zatoki Perskiej, gdzie kieszeni mieli wypchane dolarami, że dla nich na przykład 100 czy 200 dolarów to tak jak dla nas w ówczesnym okresie przykładowo, nie wiem, 10 zł, tak? A dla nas, dla realnego socjalizmu, dla Polski 100 dolarów, no to była no, nawet kilku miesięcy więcej niż średnio. Tak, dokładnie tak. I ci ludzie też byli bardzo pożądani i poszukiwani. Z tym, że z nimi był jeden problem. Często i gęsto zdarzało się, że to byli praktykujący muzułmanie. Praktykujący muzułmanie nie pije, praktykujący muzułmanin uznaje Ramadan. Natomiast byli szaleni na punkcie naszych Polek, blondynek. Zresztą takich związków na wybrzeżu w latach 80. powstało bardzo wiele rodzin, a później właśnie takich dzieci, które no niestety w latach 80. i 90. były obarczone pewnego rodzaju takim odium kogoś gorszego, tak? Te dzieci nie wiedziały o tym, ale nasze społeczeństwo, będące takie hermetyczne, jeżeli chodzi na otwartość na świat w ówczesnym okresie, widząc takiego oliwkowego chłopczyka z kręconymi czarnymi włosami, mówiącego perfekcyjnie po polsku, chodzącego do szkoły, zaraz kojarzyło to, że jest to dziecko kobiety na przykład wolnych obyczajów, co niekoniecznie polegało na prawdzie. No, zdarzało się też i tak, że nasze Polki zakochiwały się w tych Arabach. Z tym, że to był problem kultury ówczesnej między Polską a muzułmanami, no bo dla nich kolejna żona, a dla nas no, wielki szok, kiedy na przykład kobieta dowiadywała się, że jeszcze dwie czy trzy żony zostały gdzieś tam w państwie, w Katarze, czy w Arabii Saudyjskiej, czy gdziekolwiek, które są i to jest legalnie uznawane przez państwo, z którego on pochodzi. Tak? Z reguły takie związki się rozpadały i ta kobieta zostawała z tym dzieckiem w Polsce, on wracał po tych studiach z powrotem do siebie, do swojego kraju. Rzadko kiedy się te związki utrzymywały w jakimkolwiek kontakcie. Wracając do tego opus magnum naszego tematu bramkarzy, to w ciągu tych 50 lat ten zawód bramkarza, później selekcjonera, menadżera, on bardzo mocno ewoluował. Ale jedną cechą niezaprzeczalną było i jest bramkarzy to, że oni mają zawsze świetne informacje. Obok dealera, który lata po mieście i rozwozi dragi, bramkarz ma zawsze najwięcej informacji. On zawsze wie wszystko, co się dzieje na mieście, gdzie w trawie piszczy, zawsze jest dokładnie zorientowany. Taka jest cecha też bramkarzy na bramkach. Że mówię o takich niedużych tych lokalach, z tym, że tych już lokali takich, ja je nazywam dzielnicowymi lokalami, bo praktycznie w Trójmieście, w Gdyni, w Sopocie i w Gdańsku można powiedzieć, że na każdej większej dzielnicy był taki lokal nocny. Na przykład jeżeli chodzi o teren Gdyni, mojego miasta rodzinnego, Oburze to była Złota Jesień, a
Chylonia to był krokodyl, Cisowa to była cisowianka i bodega słynna, która później stała się agencją towarzyską dla dolarowców, tak zwanych, dla klientów marynarzy, którzy z walutą przyjeżdżali. A w Orłowie Lido na przykład, Skorpion, Maksim słynny, tak? One były jakby tak dzielnicami umieszczone, że każda większa dzielnica w Trójmieście miała taki swój lokal nocny. I to samo dotyczy Gdańska, na przykład słynna Morenka przecież, tak? Tych lokali też w Gdańsku była cała masa. Derby w pewnym momencie niezwykle modne na granicy Sopotu i Gdańska, słynna Skarpowa w Sopocie. To była taka quasi restauracja bardziej, gdzie my żeśmy się wszyscy spotykali, a więc ci z tej ciemnej strony miasta, kobiety wolnych obyczajów, ale i też ludzie zachodni, z zachodu, którzy przyjeżdżali, którzy dysponowali walutą twardą, spotykali się na obiadach czy takich późnych kolacjach. Na przykład w Skarpowi też była bardzo słynna, z tym, że tam to już był mniej lokal nocny, bardziej nastawiony na gastronomię. Tych lokali zresztą znacznie więcej było. Słynne na Monte Cassino w Sopocie Phantom, Marago i Alga. Tak? Alga to była taka małolacka dyskoteka, bardziej nastawiona na małolatów, ale uwielbiana przez Arabów, ponieważ oni tam przyjeżdżali, to był trochę większy lokal i mogli się przyglądać tym naszym Polkom, blondynkom, oni to uwielbiali. Natomiast już Phantom i Phantom właściwie przede wszystkim, to był taki lokal już na takim poziomie, trzymającym przez wiele lat poziom, w którym to był taki z prawdziwego zdarzenia lokal nocny już, tak? On był praktycznie już prawie, że przy samym wejściu na molo w Sopocie. Obok, niedaleko było Marago. To Marago było takie mniej uczęszczane przez tych zasobnych gości. To bardziej był taki nasz lokal, gdzie my żeśmy się spotykali, tak? Tam więcej na przykład stało maszyn, później dobry w latach 90., ale Phantom tak, zawsze trzymał poziom. I co jeszcze istotnym elementem tych wszystkich lokali nocnych było, to był jeszcze ten tak zwany pokaz artystyczny o godzinie 12 w nocy, słynny striptease, gdzie wychodziła pani i robiła striptease. To był jakby taki znak szczególny wywoławczy tych większych trochę lokali nocnych. W każdym z tych lokali, za każdym razem z tego, co z mojej praktyki, wiem, że przede wszystkim to bramkarz robił atmosferę i to bramkarz potrafił rozreklamować lokal, gdzie na przykład gdzieś jakaś para chciała sobie pojechać. Jeżeli lokal miał złą renomę, że to jest mordownia, że tam biją, gdzieś oniują, napadają i tak dalej, nie jechali. Ale były też takie lokale, że wiedzieli, że na przykład zwykła taka para, małżeństwo, które chciało sobie pojechać wieczorkiem, pobawić się, potańczyć. Były też takie lokale, które miały swoją przez wiele lat estymę i taką legendę, że tam mogą sobie spokojnie pojechać, że tam się im krzywda nie stanie, że tam jest pełna kultura. To przede wszystkim właśnie zależało od bramkarzy, czy oni są w stanie wytworzyć odpowiednią atmosferę funkcjonowania takiego lokalu. Jakie sporty górowały, jeżeli chodzi o trójmiejskich bramkarzy? W tym takim okresie twojej świetności, wiesz? Ja nigdy nie miałem okresu świetności. Do końca lat 80. skłaniałbym się do zawodników, jeżeli chodzi na przykład o Gdynię, WKS Floty, Wojskowego Klubu Sportowego, i w dużej większości to byli judocy. Oni jakby zaczęli prym wieść wówczas w bramkach, do końca lat 80. Na przełomie lat 80. i początku 90. to zaczęło się mieszać. Zaczęli już wchodzić chłopcy z miasta, którzy już trenowali sporty siłowe przeważnie, którzy też gdzieś trenowali w jakichś klubach i tak jak ci wspominałem, na terenie na przykład Gdańska zaczęli bramki przejmować rugbyści. Lech i Gdańsk, w Sopocie i w Gdańsku też częściowo Sopot Ogniwo, też klub rugby, ze względu na to, że tak naprawdę to były kluby niby konkurujące ze sobą, natomiast to byli wszystko koledzy, oni się doskonale znali, ci bramkarze, tak? A że wiadomo, taki Młynowy na przykład z Młyna, czy zawodnicy, którzy byli obrońcami, rozumiesz, to byli potężni chłopowie, którzy byli potężnie zbudowani o dużej masie, więc oni generalnie na te bramki się właśnie nadawali chociażby z tej postury. U nas w Gdyni
Bardziej te bramki były przejęte w większej części już po tych sportowcach, po tych judokach, zaczęły być przejmowane przez chłopców z miasta. Ale siłowo zaczęło się czy... Tak, nie siłowo, po prostu... Autorytet chłopaków z miasta był taki, że po prostu żegnam pana i... Tak, dokładnie tak. To się mniej więcej w taki sposób odbywało. Po pierwsze, po drugie pamiętaj, że już w latach 90. ta bramka przestała być takim rodzynkiem, jeżeli chodzi o zawód, tak? Albowiem no już wówczas ten dolar nie stanowił takiej siły, jeszcze stanowił, ale nie taką siłę przebicia, jak na przykład 10 lat wcześniej czy 5 lat wcześniej, tak? To już nie były takie zarobki, to już nie były tak zwane takie trafiejki na jednym kliencie w nocy, że taki bramkarz już przez następne pół roku nie musiał pracować. Tylko to po prostu, no, ten wartość naszej złotówki, jak i tego dolara zaczęła się, że tak powiem, do siebie zbliżać. Ludzie zaczęli już więcej zarabiać pieniążków. To już nie były jakieś takie wielkie na tym kokosy. Poza tym w związku z wchodzeniem w tą nową demokrację naszą, tak, z tego realnego socjalizmu, zaczęły się pojawiać elementy tej naszej przestępczości zorganizowanej, tak? Co za tym idzie, przestępczość zorganizowana, no, kierowała się swoimi zasadami, tak? To już nie miało znaczenia, czy jesteś sportowcem, czy nie, tylko czy jesteś od nas i czy jesteś z naszej grupy, czy jesteś z naszej dzielni. I pamiętaj, co jest niezwykle istotne, do końca lat 80. Bramka, zresztą nie tylko bramka, miasto, kierowało się bardziej siłą fizyczną, a nie przemocą, z użyciem broni palnej, tak? Taki sportowiec jeden z drugim, jeżeli miał świadomość, że może mu się stać krzywda, wolał odbić, tak? A nawet kontuzja do końca życia. Zakończenie kariery sportowca. No tak, słynny przykład, konflikt świętej pamięci Wieśka Schwarzeneggera z Markiem Orwatem, tak? Gdzie Marek Orwat był świetnym zawodnikiem judo, zresztą trenował też sztuki walk wschodnich, bardzo dobry zawodnik, maniak na tym punkcie. Myślę, że jeden z lepszych zawodników ówcześnie w kategorii Open w judo, jeżeli chodzi o Gdynię. I ten biedny Wiesiu, który no, będąc duży, wielki, dużej masy mięśniowej, ładnie wyglądający, no nie potrafił nic, jeżeli chodzi o wychodzenie na solo. I za każdym razem, kiedy wychodzili na solo z tym Orwatem, bo sobie nie przypadli do gustu, tak? A że Wiesław był bardzo ambitny, przyjechał z niedużego miasteczka z południowo-wschodniej części Polski, no i chciał pokazać, że on też ma przysłowiowe cojones, tak? No to wychodził na te solo biedny. No i za każdym razem ten Orwat robił ten przysłowiowy wiatrak z nim, tak? Za każdym razem było 1-0, 1-0, 1-0. Aż w końcu w tym 1993 roku Wiesławowi się ulało, wyjął Waltera PPK 6.35 i wpakował magazynek w plecy, wychodząc z nim na solo w nightclubie Bałtyk Gdynia na Bitomińskiej, nasz kolejny taki nightclub, gdzie żeśmy się spotykali. No i stąd ten teraz, tam bodajże tam się kiedyś bank później mieścił, Nordea chyba, później coś jeszcze, to był też ten Bałtyk, ja to był też taki nasz lokal, w którym żeśmy się spotykali w latach 90., 91., 2., 3. roku, to taki też taki bardzo mocny klub był. No i tam właśnie doszło do tej strzelaniny, w której no o mało nie stracił życia Marek w sumie przez jakieś niedopowiedzenia, przez jakąś bardziej ambicję, bo tam nie poszło ani o żadne jakieś rozliczenia, tam nie poszło o jakieś problemy natury poważnej, tam po prostu poszło tylko i wyłącznie o honor i ambicje. A mimo to jeden i drugi byli na siebie, no, to tak coraz bardziej eskalowało, coraz bardziej podnosiło ten poziom tej agresji u nich, że Wiesław nie wytrzymał, wiedząc, że mu kolejny raz nie da rady, a wiesz, jak się wychodzi na solo z takiego klubu nocnego, to się wszyscy bramkarze przyglądają, tak. Wszyscy chłopcy z miasta się przyglądają, więc on miał tego świadomość, że on sama idzie wychodzi... potem w Polskę. Tak jest, on biedny wychodzi znowu przed ten klub, gdzie my tam za nim wychodzimy i on biedny znowu będzie za chwileczkę, rozumiesz, leżał na ziemi zduszony, związany jakimś krawatem, rozumiesz, dźwignia jakaś założona i będzie odklepywał, rozumiesz, i przepraszał. No więc dużo się nie zastanawiając w tym przejściu wyjął tego Waltera i wsadził mu cały magazynek w plecy, na całe szczęście kaliber 6.35, tak zwane pestki, na całe szczęście z bliskiej odległości, a więc siła tego wyrzutu jeszcze nie była zbyt duża, na całe szczęście Marek wielki, potężna masa mięśniowa na plecach,
Podobno białą koszulę całą zakrwawioną na plecach zauważył szatniarz. Podobno pojechał Marek na pogotowie swoim samochodem dowiedzieć się, dlaczego ma zakrwawione plecy. Podobno najpierw zemdlała pielęgniarka na pogotowie, jak zdjął koszulę, a dopiero później on stracił przytomność. Podobno, wszystko podobno. W każdym razie wyszedł z tego i funkcjonuje, ale gdyby miał 9 mm wiosło, a nie Waltera 6,35, to by go zabił. To by go zabił za bzdurę. Początek lat 90., wszędobylska bieda, dopiero przechodzimy z czasów komuny na gospodarkę rynkową. No bieda, inflacja panuje i tak dalej, rodzi się przestępczość. Bramkarz, no, były sportowiec, niekiedy, aczkolwiek sport mocno niedofinansowany. Wiadomo, że pół roku przygotowań do jakichś tam zawodów kosztuje, a wygrana to jest parę puszek odżywek i telewizor, który nie starczy nawet na jakieś parę miesięcy przygotowania, co dopiero na solidną, ciężką pracę. Powiedz mi, bramkarze, jakie kwoty mogli wtedy zarabiać? Czy to było opłacalne? Te oficjalne pieniądze, i wiadomo, że na bramce były też boki. No to też ani oficjalne, ani te nieoficjalne pieniądze już w początkach lat 90. nie stanowiły niejako takiego haczyka uwagi bramkarzy. Bramka w tamtym okresie czasu zaczęła stanowić trampolinę dla karier przestępczych chłopaków. Tak jest. Czyli otwierały się to furtki, tak, różne możliwości stwarzały. Tak jest, albowiem to lokale nocne powodowały, że nasze środowisko, nasze towarzystwo, tuzowie przestępczości ówczesnej przychodzili do tych lokali i ci chłopcy młodzi nie mieli możliwości nigdzie indziej nas poznać, zobaczyć nas, pogadać z nami na mieście, bo byśmy się nawet na niego nie spojrzeli. Ale w lokalu nocnym, po jednym nosie, czy po dwóch drinkach, no wiadomo, stajesz się człowiekiem otwartym, wiadomo, stajesz się bardziej, że tak powiem, empatycznym, i taki młody chłopak stojący na bramce miał do ciebie lepszy dostęp. To po prostu to były bardziej odskocznia do karier, do tych trampolin. No, przykładem jest takim żywym przykładem Zachar i Wisiu Schwarzenegger, którzy przez bramki zrobili kariery. Przez bramki zrobili kariery. Bo jeden, świętej pamięci Daniel, no przecież z dzielnicy się wywodził, gdańskiej, niedużej, tam na Zaspie trenował, na tej urodzie, na tej siłowni, i pewnie by zakończył tam karierę na tej dzielnicy, gdyby nie ta bramka i to nawiązywanie znajomości. Ale i to samo z Wiesławem. Pozostałby w dalszym ciągu jakimś tam ochroniarzem jednego czy drugiego kantorowca, czy gdzieś tam by skończył karierę w więzieniu prawdopodobnie. Tak? A jednak ta bramka spowodowała, że on, poznając coraz więcej ludzi, wszedł w nasze środowisko i zobacz, jak on stał się mocno przerośniętą na pewnym etapie legendą. Słuchaj, wracajmy znów do tych moich ulubionych lat 90. Kluby nocne, które nam szeroko opisałeś. Kto był ich właścicielami? To jest dobre pytanie, kto był właścicielami klubów nocnych. Powiem ci tak, z mojej praktyki i wiedzy szczątkowej, zaznaczam, czysto hipotetycznej, to byli w przeważającej większości ludzie powiązani ze służbami. W taki czy w inny sposób. Bądź ze służbami, bądź ówcześnie wszechobecną Zjednoczoną Partią Robotniczą PZPR. Gdzieś na jakichś układach sekretarzy wojewódzkich, gdzieś na jakichś układach służb zdarzali się marynarze, którzy zarabiając na kontraktach duże pieniążki, inwestowali w takie kluby, wchodzili w tą działalność gastronomiczno-nocną, zabawową, ale to też za każdym razem oni byli wszyscy powiązani, począwszy od słynnego mecenasa, właściciela Maksima, tak? A skończywszy na najmniejszym lokalu. Taki lokal w latach 70. i 80. nie miał racji bytu, przynajmniej jeżeli chodzi o Trójmiasto, nie wiem jak w innych miastach.
nie miał racji bytu, jeżeli właściciel nie był w taki czy w inny sposób zapięty ze służbami. Przede wszystkim to było SB, na pewno w niedużym stopniu WSI, bo wtedy WSI nie miało takiej estymy, jeżeli chodzi o cywilne rozpoznanie miasta, no i komenda wojewódzka. Tak? Ci ludzie byli mocno zapięci i mocno poukładani. A czy twoim zdaniem to był dochodowy biznes? Dla nich? No. Potężny. Pamiętaj, że to był potężny biznes dochodowy, albowiem w ówczesnym okresie czasu tak naprawdę w latach 70. i później w 80., prawie do końca lat 80. wszystko było reglamentowane. Zakup jakiegokolwiek alkoholu lepszego z górnej półki odbywał się albo przez Pewex, albo przez Baltonę. No to nie tak jak dzisiejsze czasy, Grzesiu, że mogłeś sobie, przecież wiesz doskonale, pójść do sklepu i kupić sobie praktycznie każdą jedną whisky, jeżeli tylko masz pieniążki, czy każdą jedną dobrą wódkę podwójnie destylowaną za 200, 300 czy za 500 zł. No nie, no wtedy nic nie było. Wtedy nic nie było. Wtedy w latach 70. czy 80. to dla młodzieży, dla wiedzy młodzieży, żeby pójść się napić napoju z puszki Coca-Coli, czy Mirindy, czy Pepsi-Coli, trzeba było iść do lokalu nocnego albo pójść do Peweksu i kupić. Tak? W Peweksie trzeba było mieć albo dolary, albo tak zwane bony towarowe. A i to, dysponując bonami towarowymi, też się musiałeś wykazać, skąd posiadałeś te bony towarowe. Przecież nie mogłeś tak łatwo mieć w kieszeni bonów towarowych czy dolarów. Tak? To wszystko było pod specjalnym nadzorem. Więc jedynym miejscem, w którym był taki powiew tego zachodu, gdzie na przykład małżeństwo mogło pójść i poczuć się troszeczkę inaczej, gdzie się wchodziło i było czuć zapach lepszych perfum z Peweksu, bo panie wolnych obyczajów, tak zwane mewki, takimi perfumami się pryskały, gdzie można było wejść i poczuć zapach tego powiewu zachodu, a skończywszy na spożyciu jednego czy dwóch drinków z puszką na przykład Pepsi-Coli czy Coca-Colą, no stanowiło taki element jakiejś takiej ekskluzywności życia, wnosił w życie zwykłego, szarego, przeciętnego obywatela polskiego. Element baśniowy, jak mawiał Śmil z Bach. Taki w pewnym sensie tak, bo pamiętaj, że w tych lokalach nocnych przebywali ludzie, którzy też dysponowali pieniążkami. Taka na przykład para, która podjeżdżała taksówką, wychodziła, już na wstępie widziała piękne zachodnie samochody stojące przed tymi lokalami nocnymi, gdzie tych zachodnich samochodów nie widzieli na co dzień. Już na wstępie widzieli panie czy panów niezwykle pięknie ubranych w zachodnie stroje, obwieszone panie z złotem. No i ten taki sznyt tego ekskluzywności stojącego tego pana barmana za barem, mieszającego te drinki, przyciemnione światło, sącząca się muzyka, zachodnie papierosy na stolikach Marlboro. To dla normalnego człowieka w tej chwili to jest coś... To rzecz normalna, ale w ówczesnym okresie czasu paczka papierosów Marlboro czy Kameli stanowiła już powiew ekskluzywności, trzeba było jeździć. Zbierało się puszki, zbierało paczki, się paczki tak, papierosów, puste tak, paczki tak, papierosów dokładnie. Były na naszych regałach za dzieciaka w ekspozycji i to było coś wyjątkowego. Tak. Dokładnie tak, dlatego wracając do tego tematu z mojej praktyki jakiejś tam, nie dużej praktyki, ale jakiejś tam z tych moich młodzieńczych lat obserwacji, gdzie już bardzo wcześnie wszedłem w to życie nocne, to uważam, że w przeważającej większości właściciele tych lokali, niedużych lokalików nocnych byli mocno powiązani. Ja myślę, że to też stanowił taki element rozpracowywania środowiska, bo pamiętaj, że tak naprawdę przestępcy, złodzieje, dziesioniarze, cinkciarze, no i nie mieli gdzie tych pieniędzy wydawać, a tylko w tych lokalach nocnych. Tak, całe towarzystwo, cały przekrój miasta się przenikał. Cały przekrój miasta. I ja myślę, że wiele rozpracowanych spraw kryminalnych przez wojewódzką policję czy przez SB, to są sprawy, które brały swoje źródło i początek w tych lokalach nocnych, bo jeden z drugim mało lat nagle zaczął pieniądze wydawać, no i zachodziło pytanie, skąd ma te pieniądze i stać się na to, żeby... I kłapać je złotym jęzorem. Tak, dokładnie tak. Tak to się odbywało, więc to myślę, że to były takie naczynia połączone, powiązane ze sobą, to była taka pewnego rodzaju symbioza służby i właściciele tych lokali. O tym się w tej chwili głośno nie mówi, ale to tak funkcjonowało.
spektakularnym sukcesie pierwszej części Kodeksu Gangstera, czas na długo oczekiwaną kontynuację. Już 1 grudnia do sprzedaży wchodzi druga część historii Grzegorza Łupkowskiego, pseudonim Mięśniak. Kodeks Gangstera 2. Przebudzenie. Poznacie z niej prawdziwą relację z długoletniej odsiadki w więzieniach w całej Polsce. Zapnijcie pasy, bo będzie ciekawie. Bandycka Ochota, DZika i Grzegorz Mięśniak. Zapraszamy. Grzesiek, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bandycka Ochota, złote czasy nietykalni. To nasze ulice, pruszków ludzie niesprzedajni. Normalni, nie sądzę, troszeczkę pojebani. To królowie życia, zrycia z wolnością na sali. To panowie brania, zarabiania z nerwami ze stali. Chociaż zmiana w bani, to opowiem wam jak było. Wtedy się żyło chwilą, dobre numery się waliło. Mięśniak Czerwus Orzeł byli tą prawdziwą siłą. Mówiłą dla ludzi, którzy chcieli nas dojeżdżać. Przyjeżdżali, dojeżdżani, odjeżdżali w przepaść. Zniecam prologiem te ulice opowieści. Ochota i Pruszków, bandyckie pieśni. To jest prawdy przekaz, niekłamliwe treści. Ty słuchaj i weź si to do swego mózgu. Lata 90. Ochota i Pruszków. Ja jestem bitem i daję tobie prawdę. Z długoletnim stażem puchy historii nie kradnę. Żeby było jasne, ważne, robię to z Mięśniakiem. Moim dobrym ziomkiem i dobrym dzieciakiem. Tymczasem się żegnam, czekajcie na następne. Moje wersy, teksty, prawdy, wtedy bańka pęknie. Mógłbym tak cały czas napierdalać, lecieć, nawijać i robić hałas. Mógłbym tak cały czas napierdalać, kleić, nawijać i robić hałas. Następna nuta to będzie zamach w ramach projektu Bandyckie Czasy. Ochota i Pruszków, nie chcę bez pracy, prawdę, kompasy, wzrok i kłamstwa. Hasta, żenady, przesady i szajstwa. Po prostu bez ugarstwa. Zapraszamy państwa. Yo. Zapraszamy państwa.